Myśli są i nigdy nie podchodzimy agresywnie do faktu, że one się pojawiają. Mamy natomiast wpływ na to, co wybieramy i według, jakimi myśli, i według jakich myśli chcemy żyć. Już sam fakt, że jaką myśl nazwiemy, wyciągniemy z ciemności, to ona traci nad nami władzę, staje się oswojona. I wtedy widzimy, to tylko myśl, a nie rzeczywistość. W pewnym opactwie Mnichów, gdzie miałem łaskę przebywać, istnieje do dzisiaj taka starożytna praktyka wyjawiania myśli. Nazywa się exhomogeza. Wyznajesz myśli przed opatem albo swoim nauczycielem, abyś nauczył się je rozpoznawać. A jak nazwiesz te myśli i je wyjawisz, to możesz się najczęściej z nich zaśmiać, bo myśl wyjawiona albo na przykład zapisana przestaje być groźnym demonem, a staje się tylko myślą. Na przykład, myśl o przeszłości to nie jest przeszłość, to jest tylko myśl. Zaprzyjaźniony z Dominikanami, benedyktyński mnich, ojciec Maksymilian Nawara, który obecnie jest opatem prezesem benedyktyńskiej kongregacji zwiastowania, kiedyś jak nauczał o myślach, to użył takiego dobrego obrazu, że to jest jak z zabawą wchowanego. Pamiętam, jak bawiliśmy się w chowanego, to gdy ktoś się schował i został zauważony. To wypadał z gry. Z myślami jest podobnie. One są pochowane czasem, więc należy je zauważyć i one wtedy stracą nad nami władzę. Że kiedy zauważę w sobie niemądry sposób myślenia, to warto się do takiej myśli uśmiechnąć i powiedzieć, oj, Krzysztof, Krzysztof, teraz to żeś wspaniale wymyślił. Zauważ tą myśl, uśmiechnij się do niej i wówczas traci ona nad nami władzę została odkryta, no wypada z zabawy. A im mocniej będziesz z tymi myślami walczył, to tym bardziej je utwierdzisz. Wądrz używa metafory, że Bóg dał człowiekowi myśli, aby o nie dbał, tak jak się daje pasterzowi owce. Myśli trzeba nauczyć się wychowywać. Podobnie jak wychowujemy w sobie cnoty, czyli dobre nawyki. I zauważcie, że tą prawidłowość Złe nawyki mają to do siebie, że łatwo się je wyrabia, ale się z nimi trudno żyje. A dobre nawyki na początku się trudno wyrabia, ale dobrze się z nimi żyje. Więc dobrze jest wychowywać w sobie dobre myśli, dobre nawyki, zdrowe myślenie, bo to nie tylko nam pomaga w modlitwie, ale i zwyczajniej lepiej się z tym wszystkim żyje. Chcę jeszcze powiedzieć o jednym rodzaju myśli które są nazywane w Piśmie Świętym troskami. Co to jest troska? Troska w języku ojców pustyni to jest to wszystko na co nie mam wpływu, a co oddziela nas od Boga. Jeżeli zatapiam się w zmartwieniach, w troskach, w troskach, to popadam w smutek i w konsekwencji już no, nikomu nie pomożesz. Święci nauczali, że poczucie oddzielenia od Boga to jest wynik natłoku myśli i zmartwień. Ewangelista Łukasz zapiszał, zapisał słowa naszego błogosławionego Pana: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. No te słowa też czytamy podczas Adwentu, czasu czujności. A święty Paweł w liście do Filipian, ale też święty Piotr piszą, żeby nasze troski oddawać Bogu. Dlaczego to jest tak istotne, że aż dwóch wielkich apostołów pisze w podobnym duchu. No bo jak sobie powiedzieliśmy, pierwszą bramą, przez którą wchodzi zły duch i odbiera nam czujność, a w konsekwencji świadomość obecności Boga, to jest brama myśli. Na tym polega skupienie, o którym nam dzisiaj powiedział Święty Dominik, być skupionym to znaczy nie myśleć o rzeczach niepotrzebnych. Ta myśl nie należy do tej chwili. To jest właśnie, to właśnie wynik, nadmiar niepotrzebnych trosk, takich myśli niepotrzebnych, zmartwień, może sprawić, że one stają się ważniejsze niż Bóg. I kiedy chce się modlić, to nie adoruję Boga, ale adoruję swoje zmartwienie, swoje problemy czy swoje myśli, albo mówię ze sobą o sobie, albo ze sobą o innych. Ewagriusz z spontu zauważa. Demon bardzo zazdrości człowiekowi, który się modli i używa wszelkich sposobów, by nie osiągnął zamierzonego celu. Nie przestaje więc za pomocą pamięci wzbudzać myśli o różnych sprawach. Ewagydusz pisze dalej. Ci, którzy gromadzą w sobie troski, zdaje się im, że się modlą, a są podobni do tych, którzy czerpią wodę i wlewają ją do dziurawego naczynia. To zauważyli chrześcijanie w starożytności, że zły duch jest zazdrosny o to, że możemy przebywać z Bogiem, dlatego podsuwa nam dziesiątki myśli pełnych trosk, którymi zaczynamy się zajmować. I robi to po to, żeby wprowadzić w nas lęk, żebyśmy zapomnieli o Bogu, bo on jest zazdrosny o to, że Pan Bóg nas tak bardzo kocha i jest blisko nas. Ktoś mądrze zauważył, że zamartwianie się nie zabiera jutrzejszych problemów, ale zabiera dzisiejszy pokój. Zresztą nie macie takiego doświadczenia, że ponad 90% zmartwień się po prostu nie urzeczywistnia. To jest strata czasu. Zamartwianie się to jest takie ściąganie w dół. Kiedy się zamartwiam, to czynię martwym to dobro, które się wydarzyło. Gromadzenie i kontemplacja trosk odcina nas od obecności Boga, bo zamiast na nim skupiamy się na myślach. Tak jakby Pan Bóg nie był większy. Tacy ludzie są podobni do tych, mówię, Ewagriusz, którzy czerpią wodę, ale wlewają ją do, ją do dziurawego naczynia. No już widzimy, że najtrudniejsza walka duchowa odbywa się na poziomie myśli. O tą czystość umysłu, żebyśmy trwali w obecności Bożej. Jest taki fragment, w zapiskach Ety Hilsum o zamartwianiu się. Ety to była kobieta, która zginęła w obozie koncentracyjnym podczas wojny. Pochodziła z rodziny niewierzącej, była nieochrzczona. A kardynał Ratzinger powiedział o niej, że jest to jedna z największych mistyczek XX wieku. Na początku szukała szczęścia w namiętnościach, w kolejnych związkach, a znajdowała jedynie pustkę. I dopiero prawdziwy pokój odnalazła w słowach Jezusa. Ona była zafascynowana Ewangelią. I kiedy dowiedziała się, że trafia do listy transportowej, to ścięło ją z nóg, leżała na łóżku, żeby się pozbierać, żeby wstać. Potem trafia do obozu przejściowego i bardzo zamartwia się o swoich rodziców i swoich bliskich. Co się z nimi stanie? Co się stanie z nami wszystkimi? I te myśli zaczynają napełniać ją lękiem i zaczynają ją paraliżować. I w końcu pisze że musiała stoczyć ze sobą ciężką walkę, żeby nie ulec takiemu zamartwianiu się nawet do swoich rodziców, bo to by ją całkowicie obezwładniło. Bo kiedy w takiej myśli by weszła, zaczęłaby je pielęgnować, to pogrożyłaby się całkowicie w smutku i w konsekwencji już nikomu by nie pomogła. Diabeł może nam podsuwać myśli pozornie dobre. Zamartwiaj się o swoich najbliższych. Czy to coś złego? Ale ja w, tych ja w tym zmartwieniu mogę utonąć. Zamartwianie się, nawet w języku polskim, to ładnie brzmi, czyni mnie martwym. Na dodatek zajmuje się tym, na co nie mam wpływu i co oddziela mnie od obecności Bożej. Dlatego też święty Piotr pisze, aby nasze troski zostawiać panu Jezusowi czyli zająć się nim, a on zajmie się nami. Takie wezwanie. Nie wybiegaj myślami w przyszłość, nie folguj sobie w wyobraźni. To pomaga walczyć z tymi wszystkimi demodami zamartwiania się, zabijającymi też wiarę w Bożą opiekę. To jest jak z tym chodzeniem św. Piotra po jeziorze. Kiedy Piotr wychodzi na głębinę, ma patrzeć na Jezusa, Pan Jezus mówi, patrz na mnie, patrz na mnie. Jak patrzysz na siebie, zaczynasz się zatapiać. I kiedy Piotr przestał patrzeć na Jezusa, zaczyna tonąć. A po zmartwychwstaniu Jezusa Piotr pisze w swoim pierwszym liście wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. On już wie, co mówi. Zresztą podczas każdej Eucharystii mamy ten moment ofiarowania darów, chleba i wina, a potem ksiądz wypowiada modlitwę: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg wszechmogący. I to jest moment, kiedy ja mogę Panu Jezusowi ofiarować wszystkie moje paraliże. Troski, zmartwienia, które, jeżeli są przesadne, to przez, p, nie pozwalają mi żyć z, bo, z Bogiem. Mam to wszystko oddać, złożyć Bogu i przestać się do nich przywiązywać. A po ofiarowaniu jest prefacja. Ksiądz mówi: W górę serca, a my odpowiadamy: Wznosimy je do Pana. I to znowu jest czas spojrzenia na Boga, czas uwielbienia Boga. Bo On naprawdę jest większy niż wszystkie nasze troski i zmartwienia. Święty Jan Kasjan używa takiej metafory piórka. Mówi, że kiedy piórko jest suche, to jego lekkość pozwala mu latać, unosić się na wietrze, a kiedy jest mokre, obciążone wodą, to nie jest w stanie wzbić się w górę. I tak samo jest z naszymi troskami, których nie oddajemy Jezusowi. One nas ściągają w dół i przysłaniają obecność Bożą. A kiedy nauczymy się oddawać Bogu, Duch Święty daje nam lekkość, przywraca w nas spokój Jezusa.